Cześć, witajcie z tej strony Grid. Na początek chciałbym was najmocniej przeprosić za jakość poprzedniego filmu. Się mi trochę rozjechała, nie zwróciłem uwagi, miałem włączone dwa programy do nagrywania. Dopiero pod koniec filmu to wychwyciłem i było trochę po frytach, ponieważ podczas tego nagrania wyskoczyła mi misja fabularna. No nie miałem jak za bardzo tego zacząć od nowa, także dzisiaj mam nadzieję, że sprawa jest ogarnięta, że wszystko będzie ok. Siemka, tu Grid z przyszłości. Pozwolę sobie przerwać poprzedni wywód, ponieważ no, pojawiły się nowe informacje odnośnie questu, który właśnie będziemy robić. Musicie spełnić trzy warunki. Pierwszy to jest ukończony quest Artemis z misji fabularnej. Warunek drugi. Posiadanie osady plus wykonany quest Trace of Metal. Ten, w którym zdobywamy Leylapsa. No i trzecim warunkiem jest zdjęcie pieczęci z harmonijnego obozu. Czyli odblokowanie po prostu multinarzędzia tam. Jeżeli nie mamy spełnionego któregoś z tych warunków, niestety quest na kostur nam się nie odpali. Dlatego jeżeli gracie na save'ach ekspedycji i nie macie zrobionych questów fabularnych, może być z tym problem. Sprawa druga, bardziej techniczna. Coś mi się rozjechał głos. Postarałem się to troszeczkę przesunąć, także im dalej, tym będzie lepiej. Ale na chwilę obecną muszę ogarnąć, co się z tym dzieje, bo nie mam zielonego pojęcia. Na surowym nagraniu jest ok. Wrzucam do DaVinci i mam cały głos rozjechany, także jak mogę prosić, przemęczcie się jeszcze ten jeden film, a ja z tym powalczę. A teraz wracamy do filmu. I tak, we wczorajszym filmie, jak już wspomniałem, udało nam się odpalić najnowszą misję fabularną. Dzisiaj spróbujemy ją ogarnąć ciut dalej. Przynajmniej póki się ekspedycja nie zacznie, chciałbym mieć ją już skończoną, dlatego tak cisnę z nagrywaniem. Poprzedni film tam wszedł chyba 3 czy 4 godzinki temu na kanał. 2 godzinki kimłem i lecę dalej. No, widzę, że ta odległa galaktyka nie jest w sumie aż taka odległa. Lećmy tam, zobaczmy, co nas czeka. Źródło włamania. Da się to zaznaczyć? Sekwencja lądowania. Nie chcę lądować. Nie wiem, czy też tak macie, od którejś aktualizacji szybka podróż nie zawsze załapuje cel. Czasem mi się zdarza, że przelecę planetę czy stację kosmiczną. Nie zawsze też da się zaznaczyć, będzie za górą? Pewnie za górą będzie, co?
Szacowane położenie, wszystko jasne. Dobra. 1200 jednostek, nie jest najgorzej. Oczywiście toksyczna planeta, bo czemu nie? No chyba sobie tutaj wlecimy na górę, bo... Dokładnie, tam bym zlazł na dół i znowu bym wlatywał. Shit. Nie jestem pewien, czy tu nie ma niższej grawitacji. W każdym razie dość bezboleśnie. Myślałem, że to będzie tamten posterunek, ale chyba jednak nie. Wezwać frachtowiec i polecieć tutaj jak za pojazdem, nie? Żebyś nie tuptać sobie bez sensu. No ale już biegnę, to biegnę. Jeszcze zaraz się dowiem, że pewnie agresywni strażnicy tu są. Strasznie wkurzające jest to, że ten skaner tak strasznie naokoło prowadzi. Podejrzewam, że w drodze prostej to by było jakieś 600 jednostek, a on cię ciąga na ponad 1200. Kurde, mam szczerą nadzieję, że uda mi się skończyć tą misję nim... O, hello. Uda mi się skończyć tą misję, nim wejdzie nowa ekspedycja. Lejlaps mnie popchnął. Normalnie mam wrażenie, jakbym biegł po spirali do jej wnętrza. I oczywiście na jak największymi górkami, nie? Żeby nie było za łatwo. Lepiej na tym wyjdę, jak będę częściej skanera używał.
jasne. Spoko. O! Hello. Chłop się zgubił, czy jak? Najgorsze są te ścianki, które nie do końca są pionowe. Nie da się po nich wejść, a jetpack nie ma nieskończonego dopalacza. Skaczesz wtedy jak taka żaba. Prawie jesteśmy. Trzysta jednostek to już faktycznie żabi skok. No oczywiście Harmonic Camp, dlaczego by nie? Żeby to ten koleś. Aha. Wybrałem Atlantideum z tego względu, że się wraz z nimi pojawia, nie? I jest do statków też autofagów, więc... Był to dość oczywisty wybór. Ale że gdzie? Nie będziemy tyle biec. Wystarczy, że zapitalaliśmy w jedną stronę.
Korwaks, nie autofagów. Dobra. Naładujmy go, bo zapewne tego będą chcieli. Korci mnie, żeby coś innego dać, ale... To znaczy wybucha. Wybory. No, mamy więcej wyborów. No, całych zestawów słów się można nauczyć. Jest szansa, że będę w stanie się jakoś z nimi dogadać. Sprawa, bo mi to już miałem wszystkie. Czy autofagi mają jakieś własne? Tak, to owiec. No, zapewne rozbity, dobra. Nie rozpraszajmy się, ogarnijmy najpierw misję. Dalej wylądować nie mogą. Cztery, dziesięć, piętnaście, nie? Coś mówił. Thank you.
Oh fuck. I tak nieźle się trzyma jak na 4000 lat. Pustki. The Void, czyli jednak zmierzamy nieuchronnie w tym kierunku. Zakłócacz. Harmonizator skanera, czyli mamy jakby trzecią część technologii w tym dodatku. Dobrze, ale na pewno nie chcę jej w tym multinarzędziu. Do skanowania mamy to. Fuck. Koleś mi ostro FNAF-em zalatuje. Czujecie, jakby to był Foxy?
wygląda na królowca. A chodź tu, gościu. Gdzieś jeszcze jeden musi się szlajać. Dlatego ja przegapiłem. Czyli tu ptamy donady, no spoko. Ale przeszukamy sobie taczki, czasem można w nich trafić coś ciekawego, jak na przykład moduły ulepszające, moduły okruch pustki, dafak, o, pola rozbudowy multinarzędzia. Na chwilę obecną nie potrzebuję, ale modyfikacja magazynu. Wciul drogie rzeczy na tych taczkach wożą. Zardzewiały chłodnica. Przepraszam, miałem kiedyś kumpla, miał ksywkę chłodnica. W sumie to by do niego pasowało. Dobrze, zobaczmy, co tam ciekawego nam Nada powie. Nie mogę jeszcze. Gorsze, że może się okazać, że lada moment zaczniemy ekspedycję i... Znaczy nie żeby to było złe, tylko... Będę misja fabularna, ekspedycja, nie mam pojęcia, kiedy ja to będę nagrywał. Tak, jestem wręcz przepełniony, wręcz się przelewa ze mnie. Tak, domyśliłem się.
Czyli teraz mam tuptać tak do tego robocika, którego składaliśmy. Rurkami twarzowymi. Karta z technologii. Dodatek do skanera multinarzędzia, który pozwala urządzeniu wykryć i odszyfrować sygnał maskujący pobliskich autofagów. No, łączy się razem z tym. Ładnie. Bardzo ładnie. Będę musiał porównać zasięg skanera. Chyba wracamy do natek. Jestem ciekaw, czy te dwa ulepszenia boostują też zasięg. Dajcie mi chwilkę, zaraz sprawdzę. No i podniosło i to całkiem ładnie. Przed ich założeniem miałem 386, czyli 1500 podbiło. Nieźle, nieźle. Litwy maszyny posłuchu u autofaga.
No dobrze, spróbujmy. Tutaj mamy dostęp. Nie mam pojęcia, gdzie jest to elektroniczne serce. To chyba to będzie, co? Czyli dobrze byłem, po prostu wpierw trzeba uruchomić skaner, w porządku. Niech im będzie. Zobaczcie, nie zrobienie jednej rzeczy, takie jak naciśnięcie literki C, czy uruchomienie skanera, i dupa, bym dalej latał po całej anomalii i szukał. Coś czuję, że zapitalam na jakąś planetę, co? Ciekawe, co on powtarza. Nie chce mi się wpisać. Kiedyś miałem gdzieś jakiś tłumacz z binarnego, ale... Dobra, próbowałem to przetłumaczyć z binarnego na nasz, ale albo mam jakiś spaprany słownik, albo po prostu... Nie oznacza to nic. Co ja teraz muszę zrobić? Nie wiem, czy nadal mam tu latać, czy co? Z kosmosu lub powierzchni planety. I tutaj za dużo już chyba nie ogarnę. Dobra, polecimy jeszcze raz do serca, się upewnimy, że nie trzeba z nim drugi raz pogadać. Jeżeli nie, to zasuwamy w kosmos. Teoretycznie znacznik misji stąd znikł, więc tak, nie mogę z nim pogadać. Play.
Dobra, dobra, to już mam. Ile można tych schematów przyjmować? Pogadam jeszcze z Nadą. Żebym w razie czego nie musiał się tu cofać, ale nie sądzę, że nam coś powie. No raczej. Wykryto jednostkę. No i pięknie, lecimy tam. Jak znowu będzie przybliżenie, raczej nie, bo widzę, jest jakiś budynek tutaj. Chciałem powiedzieć, że jak będzie znowu przybliżona lokalizacja, to ich chyba zastrzelę. Dużo strażników tutaj. O tak, bo zamknięte jest. Lovely. A to jest w środku. Czyli czas na zabawę. Niech sobie szukają. Jeszcze ciekawego mamy. Dobrze, alarm się wyłączył. Teraz pogadajmy sobie z laboratorium. Laboratorium? Dobra, oblukajmy go sobie. Gdzie on jest? Stacji kosmicznej? O. No tak, procesor stacji. Istnieje prawdopodobieństwo, że może się znajdować na stacji, faktycznie. Oj.
A to skanowanie w budynku uruchomiłem ręcznie, nie? Samo się nie odpaliło, także... Nie wkurzajcie się w razie czego, jak wam z automatu nie pójdzie. Procesor stacji to będzie tutaj, nie? W sumie zabawne, jak Halo Games wykorzystuje zgrabnie jakby niewykorzystane dotąd elementy, jak tutaj łączy je w całość i nadaje temu jakiś sens ich istnieniu. Ciekawe, od jak dawna mają opracowany plan, co będzie dalej. Bo faktycznie, no, od kilku lat to się składa w jakąś spójną całość. Gra naprawdę nabiera głębi. To jednostkę. A gdzie? Nie chodzi o stację. Nie, trzeba wsiąść do statku chyba. Hej, what? Naprawdę, mój statek też? Nowa Atlantyda. No dobra, lecimy. Pulsacyjny, aby go poszukać. Napęd pulsacyjny, muszę się tego nauczyć, bo zawsze wprowadzam was w błąd, gadając o jakimś warpowaniu. Napęd pulsacyjny. Postaram się zapamiętać.
okazuje się, że to były kapsuły ratunkowe, tak, Korvaxów. Nawet nie chcę myśleć o tym, ile ich rozwaliłem po drodze. Dobra, czas na drugą misję. Posłuchanie u autofaga. No przecież mam, czy nie? Mam. Dobra. Whatever. Lećmy na stację. Na anomalii to zrobimy. Mam przełączone multinarzędzie na to do walki. Przez to możemy nie zaliczać pierwszej części jakby misji. Także wylądujemy sobie na anomalii. Przełączymy na tego multitoola z ulepszeniem skanera. Zobaczymy co dalej. No jeszcze przy... Jesus, chopie. Jak na inteligentny statek to było mało inteligentne. Wejdź do strefy autofagów, czyli da fag gdzie? Help? No dobrze. No i tu już obawiam się, że będziemy mieli. Chociaż może nie. Przybliżone miejsce. Bądźmy grzeczni. Schemat włókna, uchwyt z włókna szklanego. A, do włóczni.
przykład Demet, czyli kolejny obóz, tak? Dobra, machnijmy sobie. Coś z tym mogę zrobić? Niezbyt. Coś mamy tu do pogadania? Chyba nie. Terminal syntezy. Dobra. Skasowana istota. O shit. Nie wiem, czy chcę być skasowany. O, gotowa, no trochę lepiej. Tak czekam, aż się mi wszystkie misje pozaliczają, bo... Powracający, no brzmi trochę lepiej niż skasowany. Odzyskany. Już chyba wolałem powracającego. Tak czekam, aż mi się wszystkie misje uaktualnią, żeby móc ruszyć dalej, ale chciałbym jeszcze zerknąć, co tutaj mają w terminalu autofadzy, autofagowie. Ulepszenie do egzokombinezonu. Zmiana wyglądu. Zmiana wyglądu. O, trochę przypomina to towarzysza syntezy żywego srebra, nie? Ale zobaczcie, ile jest... Wygląda ciekawie. Ile jest możliwości personalizacji po tym update'cie. Ciekawe, mam to. Rękawice, tors, aha, no tak. To mamy z poprzedniej ekspedycji. On wychodzi na to, że... A co można sprzedać? No ale sprzedawać można za jednostki, czyli lipa. Wychodzi na to, że trzeba zbierać okruchy pustki. O, 60 ich mam. No nie jest tak źle. Co ja teraz mam zrobić? Warpuj, aby spotkać więcej autofagów. Poznaj więcej autofagów w innym układzie. A, ważna informacja, niezamieszkane układy. Dobra. To lecimy z tym koksem. Kurde, myślałem, że w godzinkę ogarnę tą misję. A to się już trochę ciągnie. Rdzeń galaktyczny, a czy mamy... Nie. Dobra, czyli musimy szukać na chybi utrafił, więc szukajmy. O. No i mamy.
jestem pewien, czy to muszą być koniecznie niezamieszkałe układy, ale wydaje mi się, że no skoro było tak w opisie misji, to tak powinno być. Nie znaleziono żadnych sygnałów autofagów. No fucking lobby. A spróbujmy jakąś zamieszkałą. Co nam szkodzi? Sci-fi guy. Czyli to było pitolenie z tymi niezamieszkałymi układami. Spokojnie możemy lecieć do układów, w których są inne rasy. O, punkty orientacyjne też ich pokazują. Najsik. Ciekawe, czy wybór ma tutaj znaczenie. Napraw zaginionego autofaga. Komora Atlandeum. Słowa i reputacja. No dobrze, rozpocznijmy. Samo się nie zrobi. O, mam go zlokalizować, tak? O, cicho. Daleko to? O, da fuck. Dawać mi statek. Sekund lepiej wygląda niż 40 minut, nie?
Wydaje mi się, że go widziałem, ale nie jestem do końca przekonany. Chłop rozerwał. Ja gram co prawda tutaj na wolnym wytwarzaniu, ale widzę, że nie są jakieś zbyt skomplikowane do zdobycia surowce, także jeżeli ktoś gra na zablokowanych ustawieniach, też nie powinien mieć zbytnich problemów z tym. Wróć do Konstrukt Rus. Czy oni są tylko na trujących planetach? No to już jest któraś planeta i któraś trująca. Radioaktywna chyba. Znowu ich nie widać? Oh, goddammit. Trochę Lipton, że za każdym razem trzeba będzie ich odkrywać. Jeszcze tego, którego mam misję, mi nie odkryło. Mechanik. Może być. Mechanik brzmi nie najgorzej. No, chyba że do złożenia dają mi nie kostur, a bombę, która pierdyknie. Czyli co? Kolejny system, tak? Teraz.
ekran jest pusty, do pustego wyjątkowo nie polecę. Tutaj byliśmy. Czemu nie lecę do pustego? Do pustego nie chcę lecieć z tego względu, że nikogo tam nie zastałem. Sobie skoczymy tutaj. Teraz mamy lodową dla odmiany planetę. Chłopaki się rozbili przy frachtowcu. Tak mi się wydaje, że to jest frachtowiec. Tak. Przyjaźni strażnicy. Nie jest dobrze. A ten co taki zdziwiony? Odzyskaj komponenty statku, czyli że... Kurna co? O! Naprawdę? To akurat będzie dość proste. Mam tutaj kilka złomów, które zdobyłem. Oj, nie ty. Kilka złomów, które zdobyłem robiąc jeden z poprzednich filmów, więc przynajmniej się ich pozbędziemy. O, ale to lata jak mydelnica w porównaniu do statku strażników. Ale też jest nieulepszony, nie?
Teraz pytanie, czy wystarczy, jak ten jeden zezłomuje, czy będę musiał tu wzywać frachtowiec. Pięć baniek, Żywy, no w sumie może być żywy statek, no. Jak miło, że jeszcze mój statek tu stoi. W sumie od razu się przesiądźmy. Szybko się u nich rangę zdobywa. Nie mam ochrony. Terminal gdzieś tu był. Dobrze. Najpierw mógłbym go wytworzyć, nie? Ciekawe, czy będzie lepszy. Bym musiał gdzieś poszukać opis bonusów, jakie ma, bo wyjątkowo wezmę to. Fajnie to wygląda.
jeśli generalnie dzięki ich konsolom będziemy mogli go ulepszyć, tak? Są tam jakby inne rdzenie tych kosturów. Coś chyba spieprzyłem. Poszukaj ukrytej bramy, czyli wracamy do jakby misji głównej, ale wpierw chciałem zerknąć. Ulica Kostura, czyli możemy mieć różne te kostury. Ja mam tu Komora Atlandeum i uchwyt z włókna szklanego. No podejrzewam, że w zależności jakiej odpowiedzi udzielimy, taką dostaniemy część kostura. No ale fajnie, że możemy ją sobie później ewentualnie wymienić. Poczekaj, gdzie co? C? Już chciałem stąd spitalać. Szkoda, że na planecie, na której są burze lodowe i mało co widzę, ale mam nadzieję, że nim dolecę, to się rozejdzie. A nie, dobra. Brama jest gdzie indziej. Pewnie na jeszcze gorszej planecie, ale spoko. Przynajmniej za dnia, nie w nocy. Szacowane położenie jest zaraz przy portalu. Wiecie co, ja tu sobie postawię chyba bazę, w razie czego ją trochę rozbuduję. Ale to oczywiście nie teraz, w późniejszym terminie się tym zajmę. Fajny ten kostur, naprawdę mi się podoba. Choć żałuję, że trochę inaczej nie wybrałem. What the fuck?
dobrze, że przynajmniej nie musieliśmy zgadywać znaków w portalu. To już by było przegięcie. No fuck. Myślałem, że się gra spierdzieliła, nie? Kurde, wiedzą jak strollować. O wuju, coś popsułem. Matka i dzieci pustki. Coraz częściej się przewijają słowa właśnie Void Mother. Void. A myślę, że to nie ostatnie słowo, które powiedziało Halo Games, jeśli chodzi o porządne update'y. Teraz w najbliższym czasie planuję przejść na perma do rdzenia galaktyki. Myślę, że trochę więcej czasu poświęcę samemu lore gry. Bo zdecydowanie... Gdzie jest mój statek? Zdecydowanie warto jest się tym zainteresować. Jak on daleko jest?
Nie, no zdecydowanie nie będę tam biegł. O, kryształ burzy. Hello. Ciekawe, czy to jest na tej planecie, na której mam bazę. Bo jeżeli, na której znaleźliśmy portal, bo jeżeli tak, to całkiem przyjemnie. Co tam mieliśmy? Pogadać z Nadą, tak? Ciekawe, czy te ziarna pustki można uzyskać z jakichś innych miejsc niż tylko opuszczone obozy, te harmonijne. Ja swoje pierwsze, jak widzieliście, znalazłem w taczce. Tak nie do końca na kółko trafiłem statkiem, widzę. Zawsze. Wiesz, mam tego mnóstwo. No i co, zajęło to trochę dłużej niż myślałem, ale misję fabularną mamy za sobą. Stworzyliśmy swój pierwszy kostur. Pewnie w najbliższym czasie będę się zastanawiał, jak go przerobić, ale to później. No i co? Standardowo, jak to w No Man's Sky'u, dostaliśmy chyba więcej pytań niż odpowiedzi na nie. Ale chyba wszyscy się już do tego przyzwyczailiśmy. Czas zacząć eksplorować kosmos, rozwiązywać zagadki. W kolejnych filmach będziemy jeszcze musieli poszukać multinarzędzi z Atlantydy, ponieważ no tutaj na nie nie wpadliśmy. Udało nam się tylko stworzyć kostur. Ale to sobie zostawiamy na później. Cieszę się, że udało nam się skończyć misję fabularną. Jeżeli ktoś z was utknie, mam nadzieję, że ten film mu pomoże. No a teraz pozostaje oczekiwać na rozpoczęcie ekspedycji,
która jest już gdzieś za rogiem. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Najprawdopodobniej z ekspedycji. Na razie.